Radzi Śląska. Niespodziewany debiut za kierownicą Hyundai i20. Kilka przejazdów testowych za tobą. Jak się czujesz za kierownicą? Bardzo fajnie, tak. Właśnie niespodziewanie zasiadłem za kierownicą tego perfekcyjnego super samochodu, o którym kiedykolwiek mogłem sobie tylko pomarzyć. No i spełniło się jakby to marzenie. Zadzwonił do mnie Łukasz, że mam się szykować, że prawdopodobnie pojadę tym samochodem. No pierwsze trzy przejazdy wspólnie z Maćkiem, fajnie, rozumiemy się w samochodzie, bardzo fajnie dyktuje. No ja jednak jeszcze mam sporo nauki przy tym samochodzie, za wcześnie hamuję, no ale wiadomo, w miarę chyba przejechanych kilometrów będziemy coraz szybciej się przemieszczać po odcinkach specjalnych. Te za wczesne hamowania to jest największy problem, który miałeś wsiadając do tego auta, czy pojawiła się jakaś większa trudność? Nie, tutaj trafić w punkty hamowania. Myślę, że ten samochód bardzo późno, można samochodem późno hamować i dla mnie jako prowadzenie prowadzi się perfekcyjnie. Jadę na ustawieniach Łukasza, samochód się bardzo fajnie prowadzi, tylko ja jeszcze cały czas za wcześnie hamuję, muszę uwierzyć, że to można później zahamować, bo naprawdę się da. Rozumiem, że cel to meta w takim razie? Tak, tak, tylko i meta, nie patrzymy nawet na żadne czasy, na wyniki, no bo tak jak parę kilometrów dosłownie zrobiłem z tym samochodem, nie będziemy podejmować żadnego ryzyka, żeby się gdzieś ścigać o jakieś konkretne czasy. Myślę, że tak jak mówiłem, w miarę upływu kilometrów będziemy się coraz szybciej przemieszczać po tych odcinkach. Okej, wielkie dzięki. Dzięki. Dobra.